Dzień dobry, wieczór. Z tej strony ponownie Starki, no i widzimy się w grze Archvale. No i cóż, względem poprzedniego, a tego odcinka nie zmieniło się nic. Poza tym, że mam nadzieję, trochę lepiej mamy ogarnięty już znowu dźwięk, mikrofon i muzyczkę z auto-attackingu. I cóż, dzisiaj wyposażeni w pajęczy ośmiostrzał oraz pierścień plus 15% obrażeń dystansowych wyruszamy mierzyć się z trudnościami rozgrywki tych krain następujących. Jednak zanim pójdziemy na bossów, którzy ostatnio nas mocno pokonali, warto byłoby przygotować sobie pancerz ognikowego drzewa i przede wszystkim hełm z ognikowego drzewa. Bo jak widzicie, tutaj mamy prędkość ataku, tu mamy ochronę i dużo więcej pancerza. Tu mamy moc 5% i obronę 2. Tutaj 10 mocy, ochronę i obrażenia dystansowe, ukierunkowane. Więc no, warto byłoby się tym pobawić, popróbować. A nóż, może byśmy temu wygrali, mieli spokój. A boss, którego nawet nie sprawdziłem? Tak mi się teraz wydaje. Aż nie. Sądząc po tym, że tutaj też jest taki cień, to sprawdzałem. Ale mniejsza. Tepamy się na początek. Trochę nafarmimy materiałów, których to właśnie postaram się zrobić drewnianą zbroję. I tak, zapomniałem jeszcze tylko dodać na szybko. Jako umiejętność specjalną wymieniłem sobie zwiększy zasięg tego na wprowadzanie się strzałów, więc no. Prawda, już teraz nalamiłem, podostawam obrażenia w głupie sposoby, więc powinienem szybko cofać się. Zanim padnę tutaj znowu. I w sumie jak jeszcze teraz myślę o tym szybko, to warto byłoby wymienić to może na dodatkowy ten punkt ochrony. Bardziej się bawimy w broń dystansową. Tak, chyba to będzie najsensowniejsze. No. Dzięki naprowadzaniu się strzału, delikatnym nawet, mamy szansę teraz zwyciężyć prędzej, może z jakimś bossem czy coś. I oczywiście wytworzyć też nową zbrojkę. Jak widzicie, zaczerwane drewno, pył ogników, wszystko zdobywamy na miejscu. Przynajmniej wszystko, co było potrzebne tam do wykrawcenia tego, więc tak. Więc niebieskich serc, które odnawiają się tylko, to prawda, przy tongach, ale zawsze chronią nasze czerwone, piękne serducha przed ważniejszymi zraniami. A dobra, to było wyzwanie tylko, to nie ma co się przejmować. Wszystkim więcej pancerza i obrażeń dystansowych, to naprawdę może być to, czego potrzebujemy, żeby przeżyć. Przy okazji jeszcze zauważam, że jest tutaj przejście na dół, którego nie sprawdziłem. Powiem wam szczerze, nie kojarzyłem, żeby tu było przejście na dół. Tak, trochę to teraz mnie zaskakuje, że tutaj faktycznie było. Chlej miksturę. Stefanie, jełopie. Ja. Jeśli kogoś zastanawiasz się o Stefanie, jełopie, to jest taka ciekawa anegdota. Najczęściej jak mam jakąś postać w jakiejś grze swoją, nazwą ją albo Stefan, albo Bob. I ten akurat, jak mi nie wychodzi w szczególności, to najczęściej na postać wołam Stefan, konkretnie jełop Stefan, więc wiecie czemu, teraz wiecie czemu mogę nanigować jełopie Stefanie, czy coś, czy Stefanie po prostu, albo jełopie jest mnie dobry. Nie, żeby nie było, już się plączę, nie tylko tak nazywam swoje postacie oczywiście. Mam różne imiona, niektóre inspirowane swoimi pomysłami, inne na bazie, powiedzmy, czegoś, co zaczytałem w oficjalnych podręcznikach do jakiegoś RPGa czy coś. No i jeszcze wymyślone całkowicie, nawet nie wiem na bazie czego i ciężkie zapamiętania. Ale dobra, mniejsza z tym. Śliwka, super, będziemy mogli ulepszyć jeszcze bardziej miksturki. Zaraz tam pójdziemy oczywiście, tylko najpierw chcę pozwiedzać najwięcej jak się da i dobra, kolejny posąg naprawiamy. Więc jej, tarczka, plus jeden do pancerza. No i w ten sposób wśród moich postaci jest tyle różnych po prostu już. Wiem, że no. Mógłbym nic nie podawać, czy mnie. Ale co, nie wiem, czy kogokolwiek interesuje. Witaj z powrotem, więcej złota, które chcesz wypłacić, dobra. No, na razie powiedzmy sobie szczerze, to odpuszczę. Wieści o RPGach. Wiem, że nie wszystkich muszą ciekawić, więc no. A póki co masz śliwkę. Cóż to, masz dla mnie więcej mega śliwek? Wybaczcie, tak się trochę zaplątałem, ale tak, godzina, jak zwykle. Ciężko mi o normalnych porach po prostu siadać do nagrywania, ale dobra. Tyle mega śliwek powinno wystarczyć. Teraz tylko trochę poczaruję i
prostu uga buga, czy cokolwiek, czary mary mieszamy w garze i... Bum, miksturki się ulepszą, jak zwykle. Jej, super. Uzdrowienia poziom trzeci. Nie wiem teraz co leczy konkretnie. Nie wiem czy to sprawdzić nawet, ale pewnie pół serca więcej niż wcześniej. I dobra. Mamy materiały, to możemy wykrafcić swoją drogą kaptur z ogniwikowego jedwabiu. Też można zrobić w sumie. Takie magiczne. I co tak, zbrojka u 20 drewna wymaga. Nie. No, zacznijmy może w takim razie od czapki, żeby mieć większe obrażenia po prostu. Mamy. Koszulę kiedy indziej zrobimy, więc no, to nie jest aż takie istotne. No i najważniejszy element mamy już za sobą, możemy teraz wrócić i z drewnianą czapką powalczyć. I w ogóle drewniana zbroja to ciekawy też motyw, można powiedzieć, u mnie. Bo mówiąc szczerze, wprost i tak opowiadając trochę historię z mojego życia. Pierwszy raz spotkałem się z grom znaną, zwyrniał miecz, ciekawe, jako gotik. Czy tak, jak teraz to nazywam, gotuk. Gdy miałem... ile to było? 6 lat? Chyba? Nie grałem osobiście oczywiście, żeby nie było. Czy coś. Wtedy jedyne co miałem, to styczność z grom, obserwując jak wujek, konkretnie brat matki, sobie gra. I podobało mi się bardzo. Nawet tak dalej. Dlatego też później, będąc trochę starszym, mimo tego, że gotik jest grom, powiedzmy, że z okresu bardzo bliskiego moim narodzinom, po wielu, wielu latach tego premieru i tak zdecydowałem się, że chcę go mieć, chcę w niego zagrać. Ale dobra, mniejsza o to, nie o tym chciałem opowiadać. No i tam w pewnym momencie się zdobywa zbroję, zresztą wszyscy, którzy nie powinni widzieć tą zbroję, chociaż przez chwilę. Bo jeśli się nie mylę się, to grając w Gothica 1 na kanale z modyfikacją, więc rozszerzona, chyba to się nosiłem. Tak. Mi się wydaje, no ale mniejsza, chodzi konkretnie o pewną zbroję, konkretnie zbroję z płytek pełzacza. To jak byłem właśnie małym berbeciem z perspektywy czasu, nie wiem czemu nazwałem tą zbroją z drewna. Więc tak, drewniana zbroja i co ciekawe, zawsze to była jedna z moich ulubionych zbrojek, więc tak, drewniana zbroja, moja ulubiona, bardzo fajna. W ogóle i teraz takie jeszcze coś, magienna wioska, super, dotarliśmy do jakiegoś nowego bezpiecznego miejsca, jest fajnie. A póki co pogadałem z nim. Witaj, maluchu. Jesteś to, by gapić się na moją ogromną kolekcję odznak? Są te same, które były oraz jakieś inne. To było wcześniej, zwiększa obrażenia broni białej, magiczne. Obrażenia ataków dystansowych, tak. Tutaj mamy miejsce na odznakę za 500. Transfuzja krwi zamienia wszystkie zwykłe serca na serca chrątek. Szczerze nie rozumiem trochę sensu tego, ale dobra. Bajkowy witeź wzywa wróżkę, która obniża obronę przeciwników, fajne. A tutaj mroczne serce, pokonywanie przeciwników, nieco leczy użytkownika. Dobra, czyli 500 musimy zdobyć, żeby kupić sobie takie fajne coś, co nam da dodatkowe miejsce. Na pewno się przyda. Teraz tak, gdzie fontanna? Bo zanim coś, to muszę z fontanny skorzystać. I teraz dzyń. Jej, ulepszymy bank w ten sposób. To bank w mętnych moczarach, teraz możesz trzymać w banku 800. Witaj z powrotem. Masz więcej złota, które chcesz wpłacić? Tak, tak, oczywiście, że mam. Pozwól, czy też odłożę takie śmieci. Kolejny robotnik. Potrzebujesz czegoś? Dobra, to jest sam co wcześniej. Sercowy pojemnik, ulepsz. Dobra, kupiłem pół serduszka. Oczywiście, że to wezmę. Prawda, wydam prawie wszystko i tym sposobem jeszcze więcej. Dam innego, ale dobra. Mniejsza z tym. Wygląda na to, że to miejsce nigdy się nie zmienia. Właśnie za to je lubię. No, w sumie to jest plus zdecydowanie. Taka stałość, niezmienność. Niektórzy naprawdę tego potrzebują, doceniam takie rzeczy. Chyba mętne moczary i jej kolejna śliweczka. Pójdziemy jeszcze kawałek, po czym za chwilę spróbujemy się zmierzyć z bossem. To coś mi mówi, że pajęczy ośmiostrzał? Może być czymś dobrym przeciwko bossowi. Tylko muszę być ostrożniejszy. I szczerze powiedziawszy, nie pamiętam nawet jaki to był bossu. Tam tylko jednego. To była jakaś królowa robaków czy coś, który też tutaj nigdzie nie widzę. Ciężko mi naprawdę stwierdzić, co tutaj było, bo najprościej w świecie nie pamiętam. Zaskakujące, bo w sumie tak dużo czasu nie minęło, kiedy nagrałem poprzedni odcinek.
już... Dobra, nawet nie pamiętam. Wiem, że nie jest to jakoś super dużo, ale z drugiej strony też nie jestem pewien, no... Więcej niż tydzień mi się wydaje, ale z drugiej strony, no... Pewno mniej niż... Dwa tygodnie. Przy okazji, stara kosa. Co tu mamy? Porównia 210, 156, zasięg 60. Po prostu. Okej, może być. Może, że kosy. Kosy w grach jakoś tak... Ciekawy pomysł, ale... W sumie, powiem, jakoś tak... Szczególnie mi nigdy... Kostur Krokomaga? Co? Co to jest kostur Krokomaga? A. Okej. Delikatnie swoją drogą, wydaje mi się, że to... osłabia nasze poruszanie się. I okej. Tak. Tak delikatnie czuć opór. Jak się z tego szczela, chce się gdzieś iść. No przyjemne. Póki co i tak jednak. Pajęczo ośmiostrzał. Po wszystkim do się bawię kiedy indziej. Czym właśnie to nie jest tak, że nie lubię czuby tych kos, wracając. Wydaje mi się zawsze takim super konceptem, epickim nawet. Mogę powiedzieć, że to lubię, chociaż... jeden tak najczęściej mają u mnie włócznie, głównie za co... Większość gier dobrze je przedstawia jako broń dosyć szybką i precyzyjną. Naprawdę niezawodną, ale jednocześnie taką, która nie jest dobra we wszystkim. Jakoś ten koncept zawsze taki po prostu drzewca i swobody funkcjonowania broni do mnie przemawiał. Bo pomyślcie sobie w ten sposób. Włócznia może być lekka, taka jak te, powiedzmy, myśliwskie poniekąd, gdzie w jednej ręce spokojnie można ją trzymać, dzierżyć i tak dalej, ale zawsze można dla pewnego chwytu złapać dwie dłonie i tak dalej. Po prostu... Jak to jest wytłumaczyć? Włócznie mają to coś, Okej. Mi się wydaje, że to trzeba mieć po prostu wystarczająco mocno obrażenia, żeby przez to przejść. Pewnie jeszcze nam gra powie, co tutaj trzeba. Sprawdźmy to w jedyny oczywisty sposób, który mamy. Szybko bijemy, mocno bijemy, ale... za mało. To coś innego, będziemy musieli jakoś pomyśleć o tym. No jesteśmy już też przy okazji tutaj w drodze, prawie kompletnie w nowej lokacji, więc super. No, więc tak, sam sobie kosy... wiem, fajne, ale... no nie miałem z nimi aż tyle styczności czy coś, żeby powiedzieć, a włócznie... jakoś tak to bym przemawiałem, przecież nie same włócznie, z halabardy i inne tego typu drzewce też. Chociaż teraz taka jeszcze ciekawsza sprawa, na przykład grając w D&D, to... co stosuje. Tak... Ojeju! Nie, no po prostu jakoś tak... tam... Nie wiem, czy to... powiedzmy... to używam głównie dlatego, że no... boję się przyznać, że lubię tego typu broń. Dajmy to wziąć taką glewię, halabardę czy coś. Ryzykować, że mogą na mnie gorzej spojrzeć przez to, że o, zaraz weźmie fita. Czyli tam ogólnie na... bardziej polskim można to określić chyba atut albo talent związany z mistrzem broń drzewcowej, chyba tak to można nazwać, mistrzostwo drzewców. Broń drzewcowej, no, nie znam polskich nazw tak do końca z D&D, zawsze grałem po angielsku tak naprawdę. No, ale wracając. Mam tu tyle? Już zaliczyłem? Nie, jeszcze nie. Może to jest powód, dla którego tak boję się po prostu wziąć broń, którą naprawdę uwielbiam. Ale tak, akurat w D&D to mogę szczerze powiedzieć właśnie jakoś... nie szczególnie biorę, chociaż... a jak w innych grach to właśnie jest dostępne, to zawsze uwielbiam skorzystać. Padowo sam w sobie Divinity Original Sin 2, jak już mam to pod broń dwuręczną, to... uwielbiam po prostu brać tam włócznie, gdzie tam czuć, że ta włócznia jest... może nie najlepiej zaimplementowana, moim zdaniem. Bo jest to broń o nie najwyższych obrażeniach. Okej, pasuje. W najwyższym zasięgu, jeśli chodzi o broń do walki wręcz, super. I to pasuje nawet, ale ekskluzywnie dwuręczna. To mi się trochę nie podoba.
narzekał jakoś wyjątkowo. Ale tak, tam na przykład uwielbiam grać w Włócznie. Jeszcze tak mogę powiedzieć, że Włócznie są dosyć ciekawe i lubię nawet nim grać. Poniekąd może nawet w sumie w Dark Soulsach, chociaż tam trochę ubolewam nad tym, jak są zaimplementowane. Ten moveset do końca mi się nie podoba, ani nic nie. Zazwyczaj też, no, w Dark Soulsach akurat włóczni należą do najsilniejszych broni. Co na przykład jeszcze wiem, gdzie mogę powiedzieć, że lubię włóczni, co? A, jak pan tam, że gram tylko trójkę po raz pierwszy, to właśnie ukończyłem go z włócznią chyba jakąś, coś tego typu, ale tak, nie przeczytam, co jest przedmiot, mniejsze z tym, bo zacząłem opowiadać tu właśnie o włóczniach. Ale więc szybko zobaczymy i zaraz będę kontynuował opowieść. Co my tu mamy? Warowna dusza. Użytkownik otrzymuje bonus do obrony za każde serce ochrony, które posiada. O, fajne. No. Wiem, że to może tych, którzy znają Gothica 3, zaskoczyć. I to bardzo w sumie tam włócznie czy coś tego typu drzewce. To nie były nigdy mocne broni, ale tak, ukończyłem. Tam chyba nie było żadnych benefitów korzystania stricte z włóczni, no ale... Zawsze satysfakcja była. Gdzie jeszcze tak mogę powiedzieć? Miałem styczność chyba, jeśli moja gra się chyba nazywała Legend of Grimrock. Tak, wydaje mi się, że to był Grimrock. Tak, miałem styczność właśnie z Grimrockiem, tym kiedyś do jakiegoś kumpla, to że zawsze właśnie to było dla mnie fajne, że tym. Można było zdobyć właśnie taką włócznię fajną, która pozwalała właśnie postaci tak po prostu atakować z tylnego rzędu. Ogólnie Grimrock to jest RPG, który na styl takich klasyków typu Might and Magic. No super, ciężko działa jakieś nowe broń. Bardzo mi się to właśnie podobało, że to jest potężna broń, która pozwala spokojnie, swobodnie z drugiego rzędu właśnie atakować. Zobaczmy przy okazji, jak to działa. Okej, też możemy się tym pobawić w sumie. Chociaż, czy to jest takie dobre? Można się pobawić, dobra. Więc tak, tam też właśnie bardzo mi się to podobało. Wielu innych. Tam sobie jakiś taki ten koncept mi się podoba, chociaż tak najlepiej jest wtedy, kiedy można włócznią dźgnąć. Albo wykonać jakieś takie, nawet niech to będzie z ograniczonymi obrażeniami czy coś, ale cięcie. Ciężko powiedzieć, czy mi się podoba, czy nie też, jeśli chodzi, dajmy na co, o rozgrywkę w tym... Gears of Eternity. Włócznia. Tam tak naprawdę ciężko powiedzieć, czy coś się podoba, czy nie, bo... Estetycznie, no fajnie, super. No, poza tym, co tam akurat aż takiego wielkiego wpływu poszczególne te rodzaje broni nie mają, moim zdaniem. Można było powiedzieć, że jakoś wyjątkowo się podoba, czy coś. Na pewno, osobiście, no poza tym, że właśnie jako jest plus i to często można zdobyć fajne włócznie, to jest super rzecz dla mnie, no. Poza tym, i w sumie na ten moment to chyba starczy opowieści o włóczniach. Powinienem się trochę bardziej skupić na zwiedzaniu tych śnieżnych gór. Bo widzę, że tu mamy jakiś też nowy metal. Na przeciwników jakichś takich groźniejszych. Tak, nie chcę tej paść oczywiście. Paść to trzeba... Na spokojnie, już padłem, oczywiście. Ja to wszystko sprawdzić. Okej, no skoro padłem już tutaj, to... Może nie ma sensu iść dalej, tylko pójdźmy do tego bossa, jak obiecałem wcześniej. Ale zanim jeszcze boss, to sprawdźmy, co jest tutaj. Tutaj właśnie do tego na przykład halabarda, jak taką mi się bardzo spodobało, bo fajnie, tutaj oddaję to ideę włóczni, że no... Można szybko atakować. Wchodzę serię dźgnięć, co oczywiście wymaga szkolenia i ćwiczeń. Nie ukrywam, włócznia nie jest najprostszą bronią do stosowania. Na pewno łatwiej się posługiwać włócznią niż mieczem, no ale z drugiej strony. Moim zdaniem to też wymaga sporo właśnie takiego przeszkolenia i przygotowania. W szczególności, żeby efektywnie z tego korzystać, bo tak byle jak to każdy w sumie potrafi. Ale dobra, naprawdę starczy tematu, bo tutaj bym mógł o tym nawijać bardzo długo. Na przykład to z moich ulubionych włóczniach, poszczególnych seriach. Nawet jak Dark Souls czy coś by tam. Można powiedzieć, że jeśli chodzi o dwójkę nawet, to bronią, którą walczę za każdym razem, to jest takie... Rozproszyłem się i znowu straciłem złoto, super, po prostu. Ale wracając.
Co to chciałem? No, problem, którym zawsze walczę przez jakiś czas, chociaż w dwójce Dark Soulsów, to jest właśnie włócznia. To prawda, broń hybrydowa, ale bezpośrednio z włócznią bardzo fajną. Wąż dusz? Co to? Z tym dziadostwem my nie walczyliśmy ostatnio! Pajęczy ośmieszczy strzał może lepszy? Tak, wydaje mi się, że jednak lepszy jest ten pajęczy ośmieszczy strzał, póki co. Okej, czyli ten boss to jakiś dziadowski badziew, którego jeszcze nie widziałem. To nie świadczy dobrze o tym, bo... Nie wiem, czego się tutaj spodziewać. Poza tym, że chyba bije trochę mniej niż tamci inni bossowie. No, jest... O, że tak to określę, do ogarnięcia. Jeśli się skupia, nie chaosuje. Jeszcze raz. Na spokojnie, gwiezdny kluczu, jeszcze raz dasz radę. Budzi. A tutaj dla ułatwienia już delikatnego cheese'a zastosuję. I właśnie zamiast się męczyć tak później, tylko zniszczę kwiatuszki. I tak, zobaczymy, dokąd to doprowadzi. Okej, znowu zginęłem. Nie, ja nie jestem zbyt rozproszony. Zdecydowanie zbyt mocno. Może gdybym miał czystszy pasek, chociaż wątpię, żeby to pomogło. Tak, zrobimy to w tym razem. Jeszcze raz spróbuję. Potem będzie trzeba jeszcze zobaczyć te nowe rzeczy. Tam wąszem spróbuję walczyć tym, ale najpierw 8 strzałem wyeliminujemy kwiatki. Okej, dobra. Zcizuję to jeszcze bardziej. Okej. Teraz mi się to podoba. Zaczęliśmy grę po prostu. Tak na maksa. A teraz tym, tak. To jest lepsze do walki bezpośrednio. Z wąszem. Tak, dobra. Okej, czyli po jakimś czasie kwiatki się odradzają. Okej, to coś, całe zadawanie obrażeń leczy powinno też być dobre dla mnie, patrząc jak ja nie ogarniam. To może padem by się tu łatwiej grał. Nawet nie chcę się po niego iść, żeby sprawdzić. Pamiętam, gdzie go położyłem. Tak, to trochę się wstydzę przyznać. Wiecie co, nie, jak ja tylko mam tutaj ginąć, to dajcie chwilę, poszukam pada. No dobra, mamy pada. Zobaczymy, jak będzie się grało. W razie uniki i sam w sobie strzelanie wydaje się być łatwe. Będzie w praktyce, to się zaraz przekonamy, jak już mówiłem. Okej. Jak nie trzymam żadnego konkretnego kierunku, to strzela mi po prostu... No, na pewno mogę powiedzieć, że unikanie jest fajnie zrobione. Oczywiście nie załapię tego tak szybko od razu. A Twin Stick Shooter tak zwany to jest... Czyli na dwie gałki. Okej, ciekawe, czemu ten kwiatek jest wyłączony w ogóle. Ale tak, powiem szczerze, póki co... Nie najgorzej. Da się ogarnąć sterowanie. Też zdecydowanie byłbym wdzięczny za to, gdyby gra była na jedną gałkę z delikatnym autonamierzaniem czy coś. Znaczy, to może być głównie kwestia tego, że się odzwyczaiłem po prostu od grania gry na dwie gałki. No, takie stricte na dwie gałki. A, dobra, tu widać chyba, kiedy się odrodzi kwiatek.
Dobra, to nie jest takie tajemnicze do końca. Tak, a nie, dobra, one się odrodzają w tym samym momencie wszystkie, więc tak, to jest kwestia HP bossa jednak. Pewno coś więcej, ale nie. Widzę, że gra poszła tak na standardzik, po prostu ograniczenia baz bossów. No i wracając. W sumie łatwiej by było, gdybym nie musiał trzymać przycisku strzelania też od razu, kiedy... Może gdzieś to jest opcja na sterowaniu kontrolerem? Aj, smutne to. No dobra. Kontrolerem, żeby nie było chillpadem, też można łatwo grać. Ale tak. Jako, że mnie się to nie udało do końca, to spróbujemy wrócić na chwilę do klawiatury. A i myszy. Jedna rzecz, którą jeszcze mogę spróbować zmienić, czyli zauważyłem. Może gdyby bieg dać na spację, potrzebowałby na shifta, to może byłoby lepiej. Tak, pod spacją nawet przyjemnie się daszuje. Więc tak. Wiem, że pewnie już większość z was wyłączyła to wszystko, jak widzi, jak bardzo lamiłem, ale mniejsza. Wiem jeszcze raz. Może teraz wyjdzie w sumie. Tam było lepiej, moim zdaniem, ale też nadal nie tak wygodnie jak na klawiaturze. Ciekawe, bo są gry takie typowo pod klawiaturę, moim zdaniem, w którym się dużo przyjemniej gra na klawiaturze, a są takie, do których bym nie podchodził bez pada. Jak Dark Souls chociażby. I to jest taka ciekawa prawda, bo jeśli chodzi właśnie o Dark Souls, to nie potrafię na klawiaturze do tego podejść. Próbowałem, żeby nie było. I więcej w dwójce. W dwójce już jakoś tak nie było okazji próbować jakoś wielce, więc no nie będę nikogo konwał, nie próbowałem. Ale tak, zarówno jedynkę, jak i trójkę na klawiaturze no najmniej próbowałem. Właśnie też może z bomb powinienem bardziej korzystać. W sumie gram niby w tą Zelda Breath of the Wild trochę, ale nic mi to nie nauczyło o tym. Okej. Okay. Właśnie, co w sumie, nawet nie tyle, co nic mi o tym nie nauczyło, co. Mimo tego, że właśnie w to grałem, to nadal nie wyhodowałem sobie nawyka, żeby stawiać bomby, kiedy tylko się da. Tam sobie to była podstawa przetrwania, stawiać te bomby. I brawo, sam wbiegłem w pocisk. Ale tak, tak, na klawiaturze w ten sposób znacznie teraz przyjemniej się... Bo jak jest to, wszyscy wiedzą, że i tak pewnie zlamię jeszcze ze 20 razy. Gdybym tylko widział swoją postać w tych mrokach, to by było lepiej z unikaniem. Ale niestety nie widać. Tylko wąż można pokazać lokalizację naszą. Okej, okay. Przy okazji używamy pociski, wydaje mi się, że są delikatnie namierzane. Spokojnie, damy radę. Nie damy rady. Nie, nie. No szczerze, tutaj to już może być delikatny rage z mojej strony czy coś. Nie udało się, trudno. Wracamy na pustynię, do królowej robaków. Tylko czy ośmiostrzałem, czy tym czymś jednak? Nie, wiecie co, ośmiostrzał bardziej mi pasuje. Tym sposobem funkcjonowania. Więc tak, będę wolę walczyć ośmiostrzałem. Dobra. Na spokojnie. W sumie tak. Bo szczerze, byłem naprawdę jełopem z tym, że nie pomyślałem wcześniej o przebindowaniu sobie ze spacji bomby na shifta, zamiast tego na shifcie. A zamiast tego na spację zarzucić tam space'a, jak zwał, tak zwał. Właśnie uniki, czy tam bieg, dash, wiecie o co chodzi.
Znaczy to ułatwia życie. Na wielu wyzwaniach będzie ułatwiał życie. Ale z tym jopem, który raz widział, że nie można w jakiejś grze, nie wiem czemu mu się wydawało, że tutaj też nie można. Nawet nie wiem, czy to był Forager, czy coś innego, czy coś, ale tak. Gdzieś to było. No i proszę, teraz kiedy mogę normalnie unikać, jestem spokojniejszy, co? Lobą rybaków, którą znam od wcześniej, no easy, po prostu. Chociaż no mówię, to jest po części kwestia farta. Nie przeczę temu. Więc nie uważajcie mi za jakiegoś kogoś, kto ogarnia grę czy coś. Oraz decydująca odporność. Przy niskiej ilości zdrowia, użytkownik, coś tam. Jest odporny na osłabienia. Okej, miło, tylko nie wiem na jakie osłabienia. Brawo, zostawię bombę! Łocie! Odłamki obsydianu, dobra. Kolka trucizny, dobrze, będziemy mogli coś jeszcze sobie tu polepszać. Ta złota, to już nie aż takie super. Tak, te skorpiony, powiem wam szczerze, nie podobają mnie się. A flashbacki z nuklearnego tronu, gdzie walki ze skorpionami najczęściej kończyły się właśnie w taki sposób, że one 50 pocisków wyrzucały na sekundę i się ginęło, łatwo. Ale dobra, odłamki z obsydianu, tam na lodowych biomach też znaleźliśmy jakieś nowe rzeczy, o których zapomniałem. No więc powiedzmy, że pójdziemy jeszcze kawałek zanim coś i zobaczymy, co tutaj znajdziemy końca. Chodzi o materiały, o czym zobaczymy wszystkie z nich w poszukiwaniu jakichś dobrych ulepszeń. Teraz tak, cieszymy się po prostu. Zdajesz nam jak przeżyć, bo nie ukrywam, Archvale to jest gra, która wymaga refleksu, zwinności, ogarniania w życie, że tak nazwę. Nawet tutaj to widać. Prawda jest taka, że ja się takich rzeczy nie nadaję. To udowodniłem już niejednokrotnie i na tych odcinkach i ogólnie. Nie tylko tu. Daj. Brawo. Do widzenia. Nawet nie będę czekał na to. Wracamy do miasteczka. Szukamy pierwszego lepszego kowadła i zobaczymy, co tam będzie. Jest, dobra. A wracając, więc no nie ukrywam, da mi to jest sukces osiągnąć cokolwiek tego typu. I teraz postur Matki Ogników. Możemy to sprawdzić, chociaż nie wiem, czy jest taka potrzeba. Teraz tak, poszczególne rzeczy, czy coś większego. Włócznia z udziału dusz, sztylet z udziału dusz, ruda zefiru, nie zefritu jakiegoś i coś nieumarłych, więc mamy już pierwszą nową rzecz. Teraz czy jest coś wyjątkowego jeszcze? Róża zagłady, kwiat ognia i okej, okay, jest dużo nowych rzeczy z tego co widzę. Tak. Nawet są worek zamarzniętych tych szkieletów, czyli to plus ludowa kapsuła daje jakieś super szkielety. Możemy to zrobić, w szczególności, że te zatrute szkielety będę mógł za chwilę już też mieć. Ale teraz mnie interesują inne rzeczy. Nie ciemno stal, tylko obsydian. Różdżkę już znamy. Włócznia, okej. Okay. Miecz, topór, obsydynowy, kabuto. Prędko się tak. Tylko co ma na sobie zbrojka z obsydianu? Jeszcze więcej prędkości ataku, dobrze, warto wiedzieć. Chodzi o tym, są takie kwestie. Widzę, że tutaj też potężne są rzeczy. Więc no, jeśli nie powiedziałem, można wycraftić. Dobrze, że znaleźliśmy zanim je wycraftiłem. Tutaj potrzebujemy jakiś szkarłatny kryształ. Nie, wiecie co, jest dużo fajnych rzeczy. Nadal nie wiem, czy ja się zdecyduję w końcu ostatecznie na coś takiego jednego, czym będę chciał walczyć. To będzie ciężko. Ciężka decyzja, właśnie, czy ten kobalt. I okej, okay, kobalt to jest taki typowy upgrade do tego, co było wcześniej. W takim wypadku, jak już widzę takie, a nie inne opcje, za co dziękuję bardzo, gro. Idziemy szybko na pustynię polować skorpiona, po czym idziemy po mroźne kawałki i potem będziemy rzucać nożykami we wrogów, jej. I tak, w sumie jestem świadom tego, że już powinienem kończyć odcinka w sumie. Powoli, ale pewnie mi zaszkodzi jeszcze chwilę was pomęczyć moim nieogarnięciem. Wiecie, w końcu, bo nie było odcinków piąt i covida i wszystkiego. No, zasłużyliście na to, żeby dostać trochę więcej, jeśli będziecie chcieli to oglądać.
Plus też jest kwestia tego, że chciałbym ukończyć Archvale, żeby zrobić miejsce na inne gierki, których, no nie ukrywajmy, pełno jest potencjalnie do ogrywania. Po prostu, żeby Archvale nie było jak niektóre z tych gier, które potrafię prawie cały rok ogrywać. Też chciałbym właśnie trochę przyspieszyć tempa, ogrywać to porządnie. Rozumiecie. A póki co, jako że już tu jesteśmy, pozbierajmy obsydianne rzeczy. To, że złoto to akurat nie jest bardzo potrzebne. I kaktusa też wolno dotykać. Jakiś skarb. I kwiat ognia. Ten, który był potrzebny tamtym do jakiegoś kwiatka zagłady. Wydaje się być zbyt potężnym, ale i tak dobra. Nie będę tego kwestionował. Jakaś niebezpieczna ta krowa. Nie, nie szczególnie. Na pewno ma w miarę dobrą prędkość szalenia, więc tego nie ma co kwestionować. Już nadal wydaje mi się, że jeśli chodzi o tego kwiatka, to on głównie jest po to, żeby go potem przerobić na ten potężniejszy. To rzeczywiście zrobię, jak tylko zbieram materiały, które, no nie ukrywam, chyba będę zbierał już tak sobie osobiście, prywatnie. Co idziemy dosłownie do następnego jakiegoś punktu zapisu, po prostu tutaj, teraz i no. Dalej to się zobaczy. A, i ulepszenie obrażeń bomby, super. No i bomby to zaraz będą bardziej zabójcze od moich ataków, a ja nadal ich nie używam. Spokojnie. Tak, kolejność eliminowania wrogów, z tego co widzę, to powinna być taka. Skorpiony. Potem te żółwie, czy co tutaj to jest. Na końcu te malutkie robaczki. Krowy, nie wiem jak tutaj usadowić w tym wszystkim. Chcę ustawić, w sumie bardziej powinna powiedzieć niż usadowić, ale mniejsza. Wydaje mi się być groźne, no ale wiecie, no. Jeszcze aż tyle ich nie widziałem, żeby wiedzieć jak atakują. Pewnie jestem tak rozkojarzony, że no. I dobra, mam punkt zapisu. To co chciałem, po prostu jej. Iść. Jednak zanim co, to jednak, no. Jeszcze tutaj jest taki jeden biedny pokoik. Niekompletny, więc. Żeby nie był smutny, skomputujemy i przy okazji coś wypadło jakiegoś takiego lepszego, skoro coś takiego jest. Czeka. Ale to będzie jakiś specjalny pierścień. No nie, onyxowy, dobra. I okej, okay, następna informacja: pierścienie, jakieś dropy są z ogólnie z przeciwników. 15 obrony. Wow. Ubrać po prostu. Po to, żeby mieć mniejsze obrażenia, ale po prostu bezpiecznym się czuć, no. Wydaje mi się to sensowne. Nawet tak ubiorę, nie powinienem tego robić. Teraz zapominam o tym, że mam pod spacją dash i klikam tam, ale dobra, mniejsza. I teraz tak, idziemy na śniegi. Szybko pozbierać tam te mroźne odłamki, czy co to tam było. I jak już to zrobimy, to tworzymy zamrożone też tlety. Na tym skończymy epizoda. Ewentualnie zmierzymy się jeszcze raz z jakimś bossem. Na takie dosłownie zwieńczenie wszystkiego. Po prostu być powoli progresu. Ideami, fabułą ze wszystkim. I tak, to jest też krowa, czy co, coś świnia, czy co? Dlatego, że dosyć dobrze da się na tym farmić. Może że tutaj to tego bossa bezpośrednio też wypadają właśnie, znaczy jakiego bossa, z tego przeciwnika wypadają naprawdę duże złote monety, większe niż te 16 monet za jednego, no, opłacalne. Dobra, kobalt, nie wiem czy jest potrzebny, ale i tak wezmę. Nie, to chyba nie był kobalt, to było to zamarznięte coś. Jestem nieumarłych, lodowa kapsuła, czy kopuła, nadal nie jestem pewien. Jak fajne rzeczy. Kolejna lokacja. Pogadamy? Czy było jeszcze czegoś? To jest ta kolejna rzecz. Mamy akord tyle. Ja chcę to wziąć. Mówiąc szczerze, nie wiem. Bo brać bym mógł niby brać, no wiecie, ale to jest kwestia tego, że na pewno będzie. Dobra. Cześć, świniak, ponownie. Jej, kolejne, mogę teraz mieć 1200. Miło. Super, więc oddajemy już z powrotem, tak, tak. One będą bezpieczne. Przepisy w świecie. Nie, dobra, to jest fontanny. Jeszcze kolejny raz ten od przypinków.
Tak jakby nas nie znał. 750 kolejne takie i tutaj tak inne w ogóle. Jeden dodatkowy bieg, okej. Serduszko, nie, fajne takie rzeczy. I ze wszystkich, tak szczerze opcji najpierw chciałbym chyba jednak oszczędzać się na dodatkowe miejsce na te przypinki, zanim coś. A wracamy tutaj walczyć z niesprawiedliwością tego świata. Farmić materiały, surowce i w ogóle wszystko, co da się wyfarmić. Więc mając takie wspaniałe, wysokie odporności dzięki jednemu pierścionkowi, co nawet się nie boję, aż tak wszystkiego robić. Powiedzieć, że nareszcie no, mój pasek życia wystarczy na dłuższą chwilę. No i jeszcze w końcu nauczyłem się trochę uników robić, więc tak, podwójny sukces. O, i mówiąc szczerze, największym teraz dla mnie problemem będzie to, że w sumie nie pamiętam, ile muszę tego wszystkiego nagromadzić. Muszę nagromadzić zarówno powłoki nieumarłych, jak i te lodowe kapsuły. Zresztą kopuły, nadal nie pamiętam, jak to się nazywa. Kapsuły, dobra. Jedno jest potrzebne, jeśli nie mylę, w sporej ilości na lodowe zatrute sztylety, które mogą być potężną broń dystansową. Drugie natomiast pozwoli mi przekształcić kwiatka w innego kwiatka. I niepotrzebnie wskakuję we wszystkie te pociski. Pojedyncze one nie są aż takie super groźne, ale jak już wpadnie się w całą taką serię, no to już gorzej. Tak, oczywiście. Pojedyncze 15, co? To znaczy sprawdzam sercem. Ale nie jest aż takie istotne i chyba widzę, że im krócej ogólnie trzymam przycisk strzału, tym mniej obrażeń to zada, więc warto trzymać to do końca. Dobra, jednak kobalt, nie jakieś specyficzne, magiczne inne rzeczy. To jest smutne. Po prostu naprawdę liczyłem, że mogę te surowce jakoś farmić szybciej, lepiej. Ale nie, kobalt. Nie potrzebny do niczego. To mi nawet moment, potem się pewnie okaże, że jakiś super crafting sekretny jest z tego kobalta i tyle. A przy okazji, skoro jesteśmy na śnieżnych terenach, to może ogień? Wątków dobrze być działów? Ja cię wątpię, ale warto sobie pomyśleć, pomarzyć. Marzyliśmy pewnie za mało, ale patrząc jak bardzo umierający jestem, to byłoby się cofać. I chyba nawet tak zrobię. Ewentualnie brakujące surowce szybko sobie dofarmię samemu. No, odcinek powinien się zbliżać ku końcowi, a takie farmienie w tej WFT to też wiem, że nie należy do najciekawszych. Nie wiem, zacząć. Te odcinki trochę lepiej. I w ogóle lepiej tak się prowadzić, bo nie ukrywając, nadal nie jestem zadowolony z tego, jaką formę wypracowałem do tej pory na YouTubie. Żeby nie było, no oczywiście to jest nadal dużo lepiej niż to, jak zaczynałem i w ogóle, ale... Ale... Jak zawsze jest jakieś ale. Teraz dobrze, co tu chciałem? Zatrute sztylety. Ej, super, worek zatrutych noży. Obrażenia 28, zatrucie 10, tak. Po prostu rzucam serią nożyków, nic szczególnego. I teraz czy... 15, dobra, idealnie. Worek zatrutych noży, a teraz worek lodowych zatrutych noży. No, to już zaczyna się robić coś potężnego. Ej. I teraz ten kwiatek cały do ulepszenia. Co było potrzebne? Więcej, dobra, to wiecie co, nie jest tak źle. Po prostu wezmę tego lodowego noża zatrutego. Musimy sobie poradzić. Albo mnie się wydaje, bo to naprawdę jeszcze skuteczniej bije niż to, co było do tej pory. Tylko naprowadzasz strzał. Nie jest to potrzebne aż tak bardzo. To co jeszcze widzę, to na pewno to, że mam mniejszy zasięg, więc trzeba będzie ostrożniej trochę tym grać. Ale tak, zdecydowanie dobra broń. Jest gotowym zaryzykować trochę. Fajne nożyki. Wołowin trzeba zmierzać teraz. 8. Tego, czy to mi wziął w ogóle tamto zakrętnik? Pewnie nie, więc teraz na szybko, na spokojnie musimy jeszcze dofarmić, żebym miał pewność, że po prostu mam to wszystko, co chciałem. Umarłych, super. Noży do rzucania też, muszę przyznać, tak dosyć lubię jako broń, też nie jest to jakiś często dobry motyw. Po prostu często takie nożyki do rzucania czy coś to są bronie, no na chwilę dosłownie. Nie po prostu tracą na wartości, czy nawet jak nie tracą na wartości, to po prostu trzeba tyle wydawać na to, żeby je utrzymywać, że
I tu ponownie mogę powiedzieć, że właśnie Legend of Grimrock dobrze sobie się sprawuje z tym wszystkim. Bo właśnie jeśli chodzi o Grimrocka, to tam... Wydaje mi się, że to był Grimrock. Mogę mylić grę oczywiście. Grimrocku grałem ostatnio. A, to było chyba za gimnazjum nawet. O nie, zginęłem. I to, że grałem, to też trochę za dużo powiedziane, raczej miałem styczność krótką. Chciałem? A, no tak, już pamiętam, co chciałem powiedzieć. No więc... Tam, jeśli się nie mylę, to wszystko, podkreślam, wszystko. To jest gańca, w ogóle, mogę to ulepszyć, fajnie. Wszystko, co właśnie tego typu było, jak nożyki czy coś, po pokonaniu wroga można było sportem podnieść, więc no, nie traciło się takie tak dużo, więc no. A teraz proszę, obrażenia delikatnie, tak i tak. Fajna rzecz, która wydaje się być dosyć mocna. Jak jeszcze przy tym jesteśmy, to... To chyba też bym mógł wziąć, stworzyć. Pewnie teraz na lance zabraknie, ale zobaczymy to kostium Matki Ogników. Nie podoba mi się. 2 na 10. Oraz jest jeszcze w ogóle jakiś łuk tutaj chyba też. Łuk druida. Nie, tego nie tworzę. To jest jakiś zwykły łuk po prostu. A lance natomiast jest ulepszeniem lance, która była wcześniej. To jakieś... efekty. Nie wiem, co to oznacza, ale wezmę. Czerwiskę lance. Ale przyjemna, jeśli chodzi o szybkość. I znowu zamiast zdaszować, to postawimy bombkę. Tak, tutaj zdecydowanie, jeśli chciałbym dobrze korzystać, trzeba zbierać te same gwiazdki. Nie jest proste, ale tak. Będę mojej pierwotnej pierwszej oceki, tutaj teraz szybkie ocenki. Dobra, broń. Więc teraz tylko szybko do skrzyni odłożyć, powiedz co, to co nie będzie nam potrzebne. Wziąć to, co będzie potrzebne za to, czyli nożyki. I spróbujemy zmierzyć się z jeszcze jednym bosikiem, tak jak obiecałem. Pójdziemy tutaj po to coś. Ewentualnie do wąsza, po jednej próbie na każdego z nich. Uda się super, nie uda się trudno. I na tym potem zakończymy już epizoda, bo tak czas jest spory. I co to za bossu? A, zielony glut! Okej. Okay. Frankenslam. Bo szczerze, aż mnie dziwi, że go nie kojarzyłem. Tak na niego patrzę, to przypomina mi się po prostu faktycznie coś takiego było, ale wcześniej go nie kojarzyłem. O te. Worek zamarzniętych zatruptych nożem. A nazwa jest taka długa. Po prostu... Masakra. Ale dobra, teraz mniejsza, pozwólcie, że się... Na tym skupię. Bo naprawdę chcę go pokonać. A jeśli będę za dużo gadał, to pewnie skończy się jak zawsze. Ej, przy okazji noże też są naprowadzane delikatnie. I padłem i tak. Ale dobra, połowa paska życia, co jest nawet dobrym wynikiem. I jak mówiłem, nie będę teraz lazł po raz kolejny, tylko... Wąszu. Dobra, tu był wąszu, to szybko idziemy na wąsza. Tak jak obiecałem też. Po starciu z wąszem zakończę epizoda. Pomyślę, co zrobić, pofarmię ewentualnie materiały i w następnym odcinku znowu się zmierzymy z tym wszystkim. Może nawet dokończymy zwiedzanie. I tak, zrobię głupotę, powinienem najpierw szybko kwiatki wyeliminować, jestem tego świadom. Ale trudno się mówi. W ostatniej pozycji. Dobra, widzę, że... Tak, nożyki to jest potężna broń. Jednak. To ryzykowniejsza. Ale tak, poza tym, że ryzykowniejsza, no to patrzcie, jak szybko to eliminuje. Tylko no, jak mówię, kwestia też tego, żeby się nauczyć korzystać dobrze z tych noży. Dobrze tym walczyć, bo samo to, że są mocne, to nie wystarczy. I dobra, to mi potwierdza, że kwiaty są raczej kwestią, powiedzmy, właśnie stałą. Co do tego, kiedy się one aktywują. Czyli jest związane z... To nie jest to jakaś żadna inna, zaawansowana bardziej mechanika. Więc okej. Okay. Czaiłem.
ciemno i dużo ryzykuję. Ale tak, musimy się wyleczyć i odbiec od wąsza, żeby nawet na pewno nie trafił. Okej, szybko, szybko, spokojnie. Mówię, jedna próba będzie z wąszem też i potem zobaczymy co i jak. Dobra. Oczywiście wpadł w żółwy pocisk, który nadal wydaje mi się, że jest delikatnie namierzany. Wszystkich nie jestem pewien. Już widzę, że no. Jak ogólnie radzić sobie z wąszem bym mógł, tak potrzebuję większego zasięgu. Po prostu nie potrafię na blisko podchodzić. A więc cóż, no, nie mam nic więcej do dodania. To by było na tyle, mam nadzieję, że wam się podobało. Ja mimo tych wszystkich zlamień i tak dalej jestem w miarę zadowolony z tego wszystkiego. Powoli uczę się grać, ogarniam w swoim tempie. I w ogóle i cóż, no, jak mówię, dziękuję wam bardzo. No i do zobaczenia już w kolejnym odcinku, więc trzymajcie się i hej, hej!